Zakup nowych urządzeń oraz wzmożone kontrole Straży Miejskiej to kolejny element walki z niską emisją w Jeleniej Górze. To, co w badaniach nam wyszło, i pozornie ekologiczne ogrzewanie drewnem. W momencie, kiedy używa się tego drewna przy przymkniętych szybrach, przy niskiej temperaturze spalania, a drewno jest nieodpowiednio wysezonowane, to nie jest żadna ekologia, bo mamy pół, jak nie całą tablicę Mendelejewa wtedy. Dlatego też Straż Miejska została wyposażona w sprzęt, który pozwoli badać wilgotność. I podejmując kontrolę, no będziemy je podejmowali, miasto będzie je podejmowało, żeby określić, czy drzewo, którym palimy w domu, w kominku, w piecu, no jest właściwej jakości. Został zakupiony czujnik wilgotności do zbadania w drewnie, do zbadania w trocinach i będą, jak do tej pory, badali, jakim paliwem palimy w piecach stałopalnych i co przynajmniej kilka takich przypadków w miesiącu mieliśmy, że mieszkańcy zostali niestety przyłapani w momencie takim, kiedy nie spalali to, co powinno być, czyli spalali jakieś odpady. W zeszłym roku weszła uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która daje takie też narzędzia, że nie wolno spalać węgla brunatnego, nie wolno mułów, flotów spalać, tylko węgiel zawierający odpowiednią ilość kalorii. Badania mają być wykonywane dwoma miernikami wilgotności. Jeden służy do pomiaru wilgotności drewna, drugi służy do pomiaru wilgotności trocin, wiórów, peletów. Należy tylko pamiętać, żeby wbijać według zaleceń producenta. Zawsze w poprzek włókien uderzamy i czekamy na pomiar. Całkiem przyzwoicie. Tak, no, drewno jak najbardziej nadaje się do spalania. To nie tylko jest po to, żeby to było narzędzie do karania, ale tak samo też po to, że jeżeli mieszkaniec chce sam sprawdzić, czy to drewno, które posiada, nadaje się do spalania, czy też nie, jak zadzwoni do nas, do Straży Miejskiej, Straż Miejska taką usługę na miejscu wykona. Walka ze smogiem cały czas się toczy. Miasto zapowiedziało także dalszą współpracę z przedstawicielami alarmu smogowego. W Jeleniej Górze sukcesywnie trwa także wymiana pieców węglowych.